przy mikrofonie Nina Więcławska. Witam Państwa w kolejnym z wywiadów prowadzonych w ramach grantu Rola Społeczności Uniwersytetu Gdańskiego w istotnych przełomach politycznych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. A moim i Państwa gościem jest dziś profesor Tadeusz Stegner. Witam Pana bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, witam serdecznie. Panie profesorze, proszę powiedzieć, w którym roku rozpoczął Pan studia na Uniwersytecie Gdańskim? Bardzo dawno, bo to był rok 1971. To był drugi rok w zasadzie funkcjonowania Uniwersytetu Gdańskiego. Wtedy to była niewielka uczelnia, parę wydziałów. Był jeden wydział humanistyczny, na całym uniwersytecie było tylu studentów, jak mniej więcej teraz jest na jednym wydziale. Także niewielka to była. Początkowo, w pierwszym roku studiów na historii, no nie mieliśmy swojej siedziby, żeśmy wędrowali między siedzibą na Kładkach, gdzie tam była jeszcze jakaś szkoła nauk, wyższa szkoła nauczycielska przy UG chyba tam była, a na takim starym gmachu na Sobieskiego, więc żeśmy jedne zajęcia mieli tu, drugie tam. W 1972 roku oddano do użytku ten budynek. Była wielka uroczystość w październiku. I po tej uroczystości powiedzieli nam, że mam jeszcze tydzień wolnego, bo trzeba coś dokończyć. No ale potem już od 72 roku jesteśmy tutaj. Lata były niewielkie, bo nas na roku było 30 osób. Poza tym na Wydziale Humanistycznym była jeszcze Filologia Polska i Filologia Rosyjska. No i to był cały Wydział Humanistyczny. Kadry też było niewiele. Także to nie ma porównania z tym, jaka tutaj teraz jest liczba studentów. Zresztą w ogóle wtedy w Polsce proces, ilość osób, które były na studiach, był niewielki. Egzaminy były dość trudne, więc to tak się parę osób tylko się dostawało z tych, którzy zdawali. Nie to, co teraz, kiedy praktycznie każdy na jakieś studia może się załapać. A dlaczego wybrał Pan właśnie Uniwersytet Gdański? Po pierwsze, bo było blisko. Mieszkam w Gdyni, więc to było. I z reguły wybierano te uniwersytety, placówki, które są w pobliżu. Historię dlatego, że no zawsze interesowałem się historią. Mój tata interesował się historią. Siostra studiowała historię tu w Gdańsku, tak. Skończyła jeszcze wyższą szkołę pedagogiczną i całe lata była nauczycielką historii, w związku z tym, no tak jakby z tradycji rodzinnych, jakichś dylematów, nie zastanawiałem się, co wybrać. Od razu wiedziałem, że chcę wybrać historię. A jak wyglądało wtedy życie studenckie? A wesołe było. Bo było bardzo dużo różnego typu imprez. Mieliśmy dużo zajęć, w związku z tym całe dnie się przebywało razem. No teraz studenci mają niewiele zajęć, wpadają na zajęcia, wypadają. Rok był niewielki, więc się szybko większość osób zintegrowała. No i ciągle były jakieś takie imprezy, bo były juwenalia, co roku był bal historyka. W lokalu, elegancki, z kadrą naukową. Był bal historyka, no i taka uroczystość była dość spora. Przez wszystkie lata studiów co roku byłem na takim balu historyka. Odbywał się w różnych lokalach. Wiele się na tym działo, na tym balu historyku. Szczegółów nie będę opowiadał, bo to różne tam się rzeczy działy. Wesoło było. Były połowinki, były jakieś otrzęsiny. Był bal taki przed zakończeniem studiów. Także sporo. Głównie te imprezy były, bale to były w lokalach, ale imprezy to były w klubie Wysepka. Tam był taki klub w Akademikach. No część osób mieszkała w Akademikach, więc po egzaminie się spotykaliśmy w Akademiku, aby uczcić zdany albo niezdany egzamin. Także było sporo. Poza tym było wiele takich imprez, no można by powiedzieć też i naukowych, bo bardzo aktywne było koło naukowe historyków. Nawet byłem jego przewodniczącym przez jakiś czas. I było tam kilka sekcji, bo była sekcja etnograficzna, epigraficzna. Były o wojskowości, była sesja, były obozy naukowe, które latem się odbywały. Czasami w trudnych warunkach, bo dwa tygodnie z docentem Mielczarskim żeśmy wędrowali. Kolega Kowalski Krzysztof też tam był, ale to nie miał z wami zajęć. Żeśmy wędrowali po Kaszubach. W Nadolu były
obóz naukowy, gdzie żeśmy zbierali eksponaty, które obecnie są pokazywane w muzeum w Skansenie w Nadolu. Były sesje naukowe, także dużo, dużo, była taka duża aktywność tych osób w kole naukowym. Nawet koło naukowe dostało nagrodę Czerwonej Róży dla najlepszego koła naukowego na wyższych uczelniach Trójmiasta i w nagrodę była wycieczka na trasie Moskwa, Taszkent, Buchara, Samarkanda. Do tej pory wspominamy, bo to była jedna w Azja Środkowa, robiła wielkie wrażenie. No proszę, pięknie. Ale wspominał Pan tutaj o imprezach, a jestem ciekawa, czy pamięta Pan może jakieś wydarzenia, które były związane z ważnymi przełomami politycznymi w kraju? Z takich najważniejszych, no to był ten Powstanie Solidarności. Ale co prawda już wcześniej, przed Powstaniem Solidarności, były grupy młodzieży, między innymi związane z Ruchem Młodej Polski, z Aleksandrem Halem, który był rok niżej od nas, potem z Rybickimi, które działały w takich środowiskach opozycyjnych. No był tutaj, działał też w środowiskach opozycyjnych wcześniej nasz absolwent Donald Tusk razem ze swoim kolegą Wojciechem Dudą. Nie było w stosunku do nich jakichś wielkich represji. No w tym duża była zasługa ówczesnego dyrektora Instytutu profesora Wapińskiego, w ogóle takiej innej atmosfery, która pod koniec lat 70. była tutaj w Trójmieście niż w innych rejonach kraju. No to było związane z postacią ówczesnego pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego, Tadeusza Fischbacha. Pamiętam, była taka sesja z okazji rocznicy niepodległości w 78 roku. Był pierwszy sekretarz Fischbach, no i tam wtedy puszczono pierwszą brygadę. No, nic z tego, nie było wobec tego żadnych konsekwencji, więc to świadczyło, że tutaj można było, jakby to powiedzieć, w Trójmieście pozwolić sobie na więcej niż w innych rejonach kraju. Był Pan przewodniczącym koła naukowego, tak, ale czy działał Pan również w innych organizacjach studenckich? No, w Zrzeszeniu Studentów Polskich. Tak, to było, ale to tak się łączyło jedno ze sobą. No i drugim takim przełomem, no to było Powstanie Solidarności. No z tym, że Solidarność rodziła się w sierpniu, kiedy tutaj się niewiele działo, ale niektórzy pracownicy byli już to zaangażowani. I jak we wrześniu zaczęły się tworzyć koła Solidarności, no to też się w tym kole Solidarności znalazłem. No i tutaj bardzo dużo było studentów, wiele się działo, zebrań, przygotowań. No czasami to tak wyglądało, no dość różnie, no to niekiedy były takie to spontaniczne ruchy. W przededniu stanu wojennego tu na uczelni był strajk. No się nazywało tak to strajk hebdowy, bo Hebda to był taki rektor nielegalnie wybrany w Radomiu. I w ramach Solidarności na uczelniach były strajki, no, które tak były, no może nie były specjalnie liczne, ale takie studenci nocowali. Myśmy też w ramach Solidarności jeden dzień tam razem z nimi nocowali. No był to strajk bardziej taki towarzyski niż taki stricte polityczny. No i wtedy, jak ten strajk został rozwiązany dzień wcześniej, następnego dnia był stan wojenny. Grupa studentów i paru naukowców brała udział w tym strajku, ale on dość szybko został zakończony. Kilkunastu studentów poszło do stoczni, no ale tam w tej stoczni specjalnie wiele się nie działo. Byli aresztowani, no ale tak najdłużej jeden chyba miał 3 miesiące wyroku, inni tam, a to nawet z historii od nas, ktoś tam był 2 tygodnie wyroku, a kogoś matka zabrała, która była jakąś działaczką i zabrała go z tego, bo w więzieniu w Starogardzie wylądowali. No i potem już w stanie wojennym tutaj były te ulotki, taki jeden student, jak taki był dosyć gruby, to znaczyło, że przyniósł ulotki na wydział, także tych ulotek różnych takich nielegalnych było dosyć sporo. I od czasu do czasu były strajki studenckie. Polegały na tym, że no studenci nieśli na zajęciach i na przykład maszerowali po wydziale, coś tam śpiewając, jakieś pieśni. No to wywoływało zaraz taką reakcję.
ale jakichś wielkich represji wobec studentów nie było. Byli aresztowani niektórzy pracownicy wydziału. Na przykład filozof docent Szabała został tu na terenie wydziału aresztowany i w kajdankach go wyprowadzili. No potem cały czas te lata 80. coś się działo. No i potem były te strajki już pod koniec lat 80. To już było, jakby to powiedzieć, tamte strajki pod koniec lat 80. przebiegały w trochę innej atmosferze, bo widać było, że władza jest dość słaba. No i tam wtedy Paweł Adamowicz szefował tym strajkom. Tutaj na naszym wydziale też były. Także sporo się tego działo. No byliśmy tutaj inwigilowani przez służby specjalne. Myśmy tutaj, było koło naukowe, sekcja koła dotycząca stosunków polsko-ukraińskich. Myśmy już w latach 80. takie sesje polsko-ukraińskie prowadzili i w 88 roku miała być sesja związana z tysiącleciem Rusi Kijowskiej. Także miałem wizytę, bo ja byłem wtedy opiekunem tej sekcji, pana z Urzędu Bezpieczeństwa, żeby powiedzieć, kto co będzie mówił na sesji. Więc ja mu mówię, no przyjdzie pan, to zobaczy. No, nie była sesja tajna. I tak mnie męczył i mówi, no niech pan wreszcie coś powie, bo co ja mam napisać? Nie wiem, co napisał, nie sprawdzałem, ale nie wiadomo, czy się ta dokumentacja zachowała. Także i jeszcze ciekawostka, ten pan się przedstawił Staniszewski, i potem ja rozmawiałem z kolegą, który też był inwigilowany i też mówił, że Staniszewski. No i żeśmy się zgadali, że oni zupełnie inaczej wyglądali. To było nazwisko takie, jak to się mówi, służbowe. No proszę, bardzo ciekawa historia. Wiemy, jak już wyglądała sytuacja z imprezami, z wydarzeniami, a jestem ciekawa, jakie miejsca na kampusie czy w Gdańsku były wtedy szczególnie ważne dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego? Tego kampusu to za wiele nie było, bo to był ten budynek, to był jeszcze budynek naprzeciwko parę lat później, dwa budynki w Sopocie i tam też był klub studencki Łajba. No jeszcze trochę tam zajęć było na Sobieskiego. No i ten, z biegiem lat uniwersytet się rozrastał w takie miejsca gdzieś daleko. Czyli na Kładkach jakieś zajęcia, gdzieś we Wrzeszczu Nadmorskiego. W Gdyni była biologii i nauk o ziemi, więc się śmieli, że to jest najdłuższy uniwersytet w Polsce. Bo nie było. Tutaj, co tu było, to nie był żaden kampus. No, był rektorat w takim starym budynku, dość dziadowski. No i to dwa budynki. To przez całe lata tak stało. Nic się absolutnie nie działo. Nawet teren uniwersytecki pod przyszłe budynki uniwersytetu w pewnym momencie dano pracownikom uniwersytetu na działki ogrodnicze w latach 80. I tu, gdzie dzisiaj jest prawo, gdzie jest Wydział Nauk Społecznych, biblioteka, oni pracownicy mieli działki przez ileś lat. Także nie było takiego centrum. No niby tu było, miało być to centrum, ale te dwa budynki, no nie najlepiej to wszystko wyglądało. No dopiero przełom XIX-XX wieku, no to powstaje jakiś kampus uniwersytecki. Wtedy nawet takiego słowa nikt nie używał, kampus, bo to jest takie obce trochę słowo. Także nie było takich miejsc, no bardzo, no były takie typu te kluby studenckie, akademiki, też ich było mało tutaj na Polankach. No i, ale nie było takiego serca uniwersytetu, że naokoło tu wszędzie są jakieś tam. Z biblioteką był kłopot, bo praktycznie biblioteki nie było. Głównie historycy korzystali z Biblioteki Polskiej Akademii Nauk Gdańsku. Także to było dość, jakby można powiedzieć, prymitywne jeszcze. Tutaj też nie było kser, żeby skserować to zdjęcie. Trzeba było przepisywać. W latach 80. się pojawiały, ale żeby skserować coś, to trzeba było mieć zgodę dyrektora instytutu. Trzeba było wypisać podanie, zgoda dyrektora instytutu, dopiero wtedy szło się do ksero. Czekało dwa tygodnie, bo była wielka kolejka, a studenci to prawie w ogóle nie mieli dostępu do ksero. Także tu mam nawet taki odcisk od tego, jak
pisałem, bo to wszystko trzeba było tam ręcznie poprzepisywać, także była zupełnie inna fora, nikt zdjęć, dokumentów nie robił. Nie. To trzeba było wszystko odsiedzieć i odpisać. No, to była taka główna metoda. Teraz macie znacznie łatwiej. Poza tym kiedyś no, nie było internetu, co dla niektórych jest rzeczą niemożliwą. W związku z tym trzeba było godzinami siedzieć w bibliotekach, no bo w bazie danych nie było różnych artykułów, tak jak teraz wszystko macie. To prawda. A dlaczego zdecydował się pan na pracę na Uniwersytecie Gdańskim? No dostałem propozycję. No byłem dobrym studentem, tak. Jaką średnią miałem bardzo wysoką. Pisałem pracę magisterską u profesora Romana Wapińskiego, mojego mistrza, któremu bardzo wiele zawdzięczam. No i dostałem, ogłoszono konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Historii. Złożyłem wniosek i zostałem zatrudniony. Co prawda rok jeszcze musiałem odbyć służbę wojskową po studiach, bo takowa była. No i od 1977 roku jestem tutaj zatrudniony. Tutaj zdobywałem wszystkie szczeble kariery, pracę doktorską, też pod kierunkiem profesora Wapińskiego napisałem habilitację, potem ten tytuł profesorski. Także tu jest. Od Jezus, ja już 45 lat tutaj jestem. No. No pięknie. Jak ocenia pan pracę na Uniwersytecie Gdańskim? No mi się podoba, bo ja lubię pracować ze studentami. Bardzo źle ten zniosłem okres, kiedy trzeba było przez ten komputer gadać, bo ja lubię, jak jest reakcja studentów, jak można z nimi porozmawiać. No studenci są różni. No kiedyś, jak było mniej studentów, to ilość takich studentów przypadkowych o niewielkiej wiedzy była mała. Jeszcze były te egzaminy wstępne. No teraz, jak praktycznie przyjmujemy wszystkich, no to jest dalej ta grupa studentów na poziomie, no ale jest cała grupa studentów, no którzy no są, bo są. No, już nie będę tego specjalnie komentował. Z biegiem lat robię się coraz bardziej wyrozumiały, więc tak nie będę tych prześladował i opowiadał, co potrafią na egzaminach opowiadać. No, także to tak. Ale pracę lubię. No, jak pełniłem tu różne funkcje, byłem prodziekanem, dyrektorem instytutu, więc jestem w tę działalność instytutu dosyć mocno i uniwersytetu zaangażowany. Panie profesorze, życzę kolejnych pięknych lat pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Dzięki. I bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję też sobie. Proszę Państwa, naszym gościem był profesor Tadeusz Stegner, a rozmowę poprowadziła dla Was Lina Więcławska. Dziękuję.